Subwencja oświatowa na rok szkolny 2017-18 wynosi w Suwałkach 89 767 tysięcy zł. Zaplanowane na oświatę wydatki sięgają kwoty 145 milionów zł. Miasto jednak nie żałuje pieniędzy wydanych na zadania oświatowe, choć nie wszystkim mieszkańcom się to podoba. Inwestujemy w kapitał ludzki. To jest najlepsza inwestycja. Ewa Sidorek, odpowiedzialna za funkcjonowanie oświaty w naszym mieście, wyjaśnia, dlaczego te wydatki nie są traktowane jak przysłowiowy dopust Boży. Dlaczego nie są traktowane jak kosztowny obowiązek? Jeżeli nasi mieszkańcy będą mieli dobre przedszkola, dobre szkoły, dobre żłobki, to konsekwencji tego jest bardzo dużo. Młodzi ludzie będą chcieli tutaj zostawać, bo pracę już widać, że ten wzrost gospodarczy i rynek pracy jest tak duży, że wielu ludzi naprawdę chce tutaj mieszkać. Zarówno spotykam się z młodymi, jak i starszymi, dorosłymi, dojrzałymi ludźmi, którzy chcą tu przyjeżdżać. Naszym obowiązkiem jest stwarzanie możliwości. Grube miliony wydawane są nie tylko na infrastrukturę oświatową, choć faktycznie wydatki tego rodzaju są znaczącą pozycją w miejskim budżecie. Filozofia, jaka przyświeca suwalskiemu samorządowi, jest prosta i logiczna. Inwestujemy w nauczycieli, w obsługę, w administrację, stwarzamy im dobre warunki pracy, ale chcemy, żeby oni też się rozwijali, żeby mogli swoje kompetencje podnosić, aby z kolei kształcili młodych, mądrych ludzi, którzy nawet jeżeli nie wrócą do Suwałk, to kiedyś zajmą miejsce w rządzie, w Sejmie, w wielkich instytucjach i będą po prostu budować ten nasz kraj i naszą rzeczywistość. Prawidłowa realizacja zadań oświatowych ma, w opinii Ewy Sidorek, niezwykle ważny cel. Przyzwyczajenie młodych ludzi do tego, że w dzisiejszych czasach trzeba uczyć się przez całe życie, bo to warunkuje postęp i rozwój. Jej zdaniem taki nawyk szerzej otwiera drzwi w dorosłość przed każdym. Jaką radę ma Ewa Sidorek dla tych, którzy edukację traktują jak koszt, a nie jak inwestycję? Przestrzegam przed rutyną, bo w tej rutynie możemy bardzo łatwo o czymś, czegoś nie zobaczyć, coś zmarnować. A nie chciałabym tego, żeby żaden talent nie był zmarnowany i nauczycieli, i pracowników, i naszych dzieci.